Oto po raz ostatni w tej kadencji zabieram głos jako radny miasta Łuków. 1 stycznia 2022 roku obejmę bowiem stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Henryka Sienkiewicza w Łukowie, a prawo nie pozwala łączyć obu tych funkcji. Dobiega więc kresu moja piąta kadencja w Radzie Miasta. To ponad 18 lat działalności na rzecz Łukowa i jego mieszkańców. To połowa mojego dorosłego życia i 1/3 życia w ogóle poświęcona na pracę radnego. Nie będę się jednak dzisiaj bawił we wspominki, to raczej temat na pamiętniki. Czasem radosne, czasem smutne, na pewno barwne i z dużą ilością znanych nazwisk w rolach głównych. Kto wie, może kiedyś powstaną. Dzisiaj chciałbym jedynie podziękować tym wszystkim, dla których i z którymi pracowałem jako radny naszego miasta. Przede wszystkim dziękuję moim wyborcom za to, że wiernie przy mnie trwali i że było ich coraz więcej. Pomiędzy rokiem 2002 a 2018 liczba osób głosujących na mnie powiększyła się ponad dwukrotnie. Dziękuję też wszystkim mieszkańcom Łukowa, którzy zwracali się do mnie z prośbami o informacje i o pomoc, którzy wskazywali na sprawy godne uwagi oraz na bolączki wymagające szybkiego rozwiązania. Dziękuję również tym wszystkim koleżankom i kolegom radnym z ostatnich 5 kadencji Rady Miasta, z którymi udawało mi się znaleźć porozumienie ponad podziałami politycznymi dla dobra Łukowa. Dziękuję też burmistrzom i wiceburmistrzom Łukowa z ostatnich 18 lat, panu sekretarzowi oraz obu paniom skarbniczkom, z którymi dane mi było współpracować. Myślę, że wspólnie osiągnęliśmy naprawdę wiele. Mieszkańcom mojego osiedla, osiedla Leona Klimeckiego, mieszkańców, pragnę poinformować, że jego bieżącymi sprawami obiecał mi zajmować się nasz najmłodszy radny, pan Łukasz Bober, i do niego proszę kierować swoje prośby i informacje. A myślę, że także mój bezpośredni następca na funkcji radnego pomocy państwu nie odmówi. Mam jednak wrażenie, że nasze osiedle jest wystarczająco zaopiekowane i spokojnie dotrwa do najbliższych wyborów samorządowych, pozostając jednym z najpiękniejszych i najbardziej przyjaznych miejsc w Łukowie. Podsumowując, serdecznie dziękuję tym wszystkim, którzy pomagali mi w sprawowaniu mandatu radnego. Przede mną trudne i ambitne zadanie, podźwignięcie i przywrócenie do dawnej świetności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łukowie, dostosowanie jej do wymogów nowych czasów, a także uczynienie z niej najważniejszego miejsca na kulturalnej mapie naszego miasta. Proszę wszystkich oglądających moje wystąpienie, aby trzymali kciuki za to, by mi się ta misja powiodła. Bardzo dziękuję państwu za uwagę.